dzisiejszym odcinku Idioms Secret Wisdom będę się obijać o sprzęty domowe. Ilość wyrażeń, które zostały zbudowane na podstawie najróżniejszych przedmiotów użytku codziennego, jest bowiem przytłaczająca. I z wielkim trudem wyłuskałem te, które są dla nas najużyteczniejsze. Zacznę od wyrażeń, które są najbardziej zbliżone znaczeniowo do języka polskiego. I tak oto, wyrażenie tighten the belt, czyli zacisnąć pasa, jest zrozumiała zarówno u nas, jak i za wielką wodą. Oznacza konieczność oszczędzania ze względu na jakąś trudność. Przykładowo, Christmas is coming and there are many gifts to buy. Let's tighten the belt a bit, alright? Równie zrozumiały dla Polaka będzie idiom to pull the strings, czyli pociągać za sznurki. Innymi słowy, dyskretnie kontrolować sytuację. You've lost your job again? Okay, let me pull a few strings and find out what I can do for you. Przy kolejnych idiomach jednakże mogłyby już wystąpić pewne problemy ze zrozumieniem. Ileż to razy narzekamy na to, że nasze pieniądze poszły na marne, bądź zostały wyrzucone w błoto. W języku angielskim najlepiej do tego celu posłużyć się frazą down the drain, czasami wspieraną słowem go, bądź wyrażeniem throw money. Drain to ściek, bądź odpływ. Obrazowe, prawda? I told you not to buy another insurance. You threw so much money down the drain. Dalej. Podczas zajęć językowych nierzadko słyszę, że grupa wie, o czym mówię, ale nie do końca. Innymi słowy, coś im dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. W języku angielskim mamy podobne określenie to ring a bell, oznaczające coś mi się kojarzy, mam wrażenie, że wiem o co chodzi. Darwin? You don't remember who Darwin was? How about evolution? Does this ring a bell? Dalej, trudno sobie wyobrazić coś mniej przyjemnego i przytulnego niż mokry koc. Z tego też właśnie powodu w języku angielskim funkcjonuje fraza wet blanket, oznaczająca człowieka, który psuje innym zabawę, odbiera energię lub po prostu wszystkich dołuje. Don't be such a wet blanket, Mary. We want to have fun and you keep talking about politics and taxes. God. I na koniec słowo sack, czyli worek, stosowane w dwóch idiomach, jednym kojarzącym się negatywnie, a drugim pozytywnie. Get the sack? Moi drodzy, to zostać wylanym z pracy. A wyrażenie to wzięło się przypuszczalnie z tego, że w dawnych czasach majster, którego zwolniono, opuszcza miejsce pracy z narzędziami w swoim worku. Na szczęście dla wszystkich tych, którzy mają i mnie, i idiomów dosyć, istnieje wyrażenie hit the sack, oznaczające walnąć w kimę lub po polsku, po ludzku iść spać. It's well past midnight. Let's hit the sack, everybody, or we won't survive tomorrow. Co i mnie się tyczy. Dziękuję wszystkim.